Fundacja Debeciaki, która po raz drugi organizowała finał w Bełchatowie, zgromadziła wokół siebie wielu ludzi dobrej woli, którzy oferując różnego rodzaju atrakcje zbierali pieniądze na WOŚP. Bez nich ten sukces byłby niemożliwy. Sporo atrakcji. Mimo niesprzyjającej pogody dzieje się i dużo na zewnątrz i tutaj wewnątrz. Ludzie pozytywnie nastawieni? Pozytywnie nastawieni. Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Cieszymy się, że tak otwarcie przychodzą i wrzucają hojnie do puszek. Staraliśmy się, żeby trochę było, trochę jest. Że tak powiem, ciągle do przodu, uczymy się, to nasz drugi finał. Kolejny będzie jeszcze lepszy pewnie. Pomiar poziomu cukru we krwi, pokazy zumby, taekwondo, ćwiczeń na trampolinie, warsztaty cukiernicze, malowanie buziek, anioły na szczudłach i licytacje. Przy małej scenie w środku galerii działo się naprawdę wiele. I 2 godziny zabawy, cena wybacza 20 zł. Słuchajcie, 20 zł za 2 cudowne godziny grania w bilarda. Kto chce się zabawić kuleczkami i kijeczkiem w klubie Ósemka? 20. Z nami widać, to jest ścianka do fotografii, wspólnych fotografii z wolontariuszami, z gwiazdami. Również inni ludzie mogą sobie normalnie wejść i zrobić sobie tutaj kilka zdjęć. Dziś kominiarze, nie obrywa się guzików, tylko kulturalnie się podchodzi. Tak jest. Korzysta z puszki owsiaka i wówczas na szczęście dostajemy guziczek. I rozumiem, że kominiarz jest przygotowany. Tak, na guziczki też. Zakupił specjalnie na tą okazję. Można sobie zrobić szalone, przebrane zdjęcia. Ciągle mamy ruch dzisiaj, także jest urwanie głowy. Natomiast fantastyczna pamiątka. Można zabrać do domu, potem pochwalić się znajomym. Na dużej scenie przed galerią koncerty gwiazd. Sporo atrakcji też dla miłośników motoryzacji, m.in. pokazy motocrossu z udziałem zawodników powiatu bełchatowskiego na czele z Sylwestrem Błaszczykiem. Wicemistrzem Super Enduro 2016 była Skania Smoczyca i dobra zabawa do późna.